Naprawdę jesteście fantastycznymi słuchaczami, odbiorcami Ewangelii i mogę was troszeczkę porównać do tych, którzy mieszkali w Samarii, o których chciałbym w tej chwili przeczytać. I dzięki temu, że oni właśnie tacy byli, mogli przeżyć, doświadczyć ponadnaturalną moc Bożą. Moi kochani, jest taka pewna mądrość. Wielu ciekawych ludzi spisało różne takie złote myśli, mądrości, które są bardzo, bardzo takie dobre, bo one jakby odzwierciedlają pewne prawdy. I tak jeden z takich geniuszy XX czy XIX wieku, Albert Einstein, powiedział takie słowa: szaleństwo polega na tym, że robimy te same rzeczy i w taki sam sposób, a oczekujemy innych rezultatów. Tam dosłownie on być może powiedział: głupota polega na tym, że robimy te same rzeczy i w taki sam sposób, a oczekujemy innych rezultatów. I to jest bardzo mądre. Ja zdaję sobie sprawę, że wielu z nas chciałoby widzieć zmiany w swoim życiu, nie zmieniając niczego. A tak się nie da. I dlatego tak często widzę osoby, z którymi mam kontakt, które mówią: ja chciałbym inaczej żyć, ale później w praktyce oni nie są gotowi, żeby cokolwiek zmienić. Chcę czegoś innego, ale niczego nie zmieniając. Einstein powiedział, że głupota polega na tym, że robimy te same rzeczy w taki sam sposób, a oczekujemy innych rezultatów. Więc jeżeli nie zmienimy perspektywy, nie zmienimy patrzenia na rzeczy i nie zmienimy swojego postępowania, wtedy też wokół nas nic zmieniać się nie będzie. Moi drodzy, to co jest najtrudniejsze w chrześcijaństwie, to właśnie podejmowanie decyzji względem własnego życia. Ja zauważyłem w ośrodku, że za każdym razem, bo ja tam cały czas jeszcze jestem wykładowcą, prowadzę zajęcia 2 razy w miesiącu, fajnie nam się słucha rzeczy, które kaznodzieja mówi i z którymi się zgadzamy. Prawda? I wtedy robimy tak: jasne, jasne. I kiedy mam taki odbiór z osobami, kiedy głoszę coś, a one mi przytakują, to mam świadomość, że jeszcze nic nie powiedziałem, co mogłoby wpływać na zmianę życia tej osoby. Dlaczego? No bo skoro ty się z tym zgadzasz, to znaczy, że wiesz o tym już prędzej i tak naprawdę no, to nie jest nic, co może zmienić twoje życie, no bo jakby jesteś na tym etapie okej. Najbardziej zmieniają te rzeczy, które są nowe i z którymi zostajesz skonfrontowany i mówisz: zaraz, a ja uważam inaczej. No właśnie, zacznij robić to, co uważasz inaczej, bo kiedy robisz to, co uważasz, zobacz, dokąd cię doprowadziło. Więc zmiana polega na tym, że ja wprowadzam w swoje życie te rzeczy, które są nowe dla mnie, a nie te, z którymi się zgadzam, no bo one są jakby częścią mojego życia. Jeżeli osoba, która przyjeżdża do ośrodka, zaczyna mi mówić, jak należy jej pomóc, to ja mówię: stary, to ty nie potrzebujesz mnie, żebym tobie pomógł, ty potrzebujesz realizatora swoich pomysłów. A ja nie jestem realizatorem twoich pomysłów. Ja zrozumiałem, że ty nie masz pomysłu już dla swojego życia i wtedy zdajesz się na pomoc innych, że oni ci pomogą. Ale w tym momencie oni ci zaserwują rzeczy, które może były dla ciebie obce do tej pory. One są zupełnie nowe, ale to właśnie te rzeczy wprowadzając mogą doprowadzić do zmiany. Jeżeli robimy te same rzeczy w taki sam sposób, a oczekujemy innych rezultatów, nie przyniesie to żadnych rezultatów. Nasze życie ma się zmieniać. Zmiany dokonują się poprzez wprowadzanie pewnych nowych elementów w nasze życie. Chciałbym przeczytać pewien fragment i tu znów
Jak powiedziałem, Boże Słowo jest też pewnego rodzaju ilustracją wydarzeń, które miały miejsce. I chciałbym taki krótki obraz wam pokazać. On jest zapisany w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale, 5, 6, 7 i 8 werset. Jest to historia pewnego sługi Bożego, który miał na imię Filip. To nie był apostoł Filip, ale to był diakon Filip, człowiek, który był powołany przez apostołów do tego, aby usługiwać wdowom przy stołach. Jeden z tych 7 mężów pełnych mądrości i napełnionych Duchem Świętym. On był jednocześnie ewangelistą. I czytamy o nim następujące słowa. A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych i było wiele radości w owym mieście. Jeszcze raz przeczytajmy tę historię. A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. I było wiele radości w owym mieście. Czy to jest skomplikowane? Mówię tutaj, żeby zachęcić ciebie, że Biblia wcale nie jest skomplikowana. Ona opisuje wydarzenie. Oto pewien człowiek, który ma na imię Filip, dociera do miasta, które nazywa się Samaria. Tam głosi Ewangelię. I wskutek tej Ewangelii dokonuje się wiele cudów. Ludzie opętani są uwolnieni, sparaliżowani są uzdrowieni, ułomni zostają wzmocnieni i zmienia się ich życie. Także to miasto zamienia się w miasto radości. Ten opis jest bardzo taki wyraźny, obrazowy. Tam nie ma żadnych słów skomplikowanych. Tam nie mamy żadnej doktryny. Tam nie ma nic takiego, co ojejku, jak to zrozumieć? O co tam naprawdę chodzi? No o to, że poszedł gość, głosił Ewangelię i jest pokazane, co się działo pod wpływem głoszenia Ewangelii. Moi kochani, a teraz przyjrzyjmy się temu miastu. Ja pamiętam, wiele razy czytałem ten fragment Bożego Słowa, to jak czytam ten fragment Bożego Słowa. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. To mam wrażenie, że ta Samaria to było takie miasto, gdzie nad tym miastem były ciągle chmury czarne. Obraz tego miasta jest bardzo nieciekawy. Wydawałoby się, że tam słońce nie dociera. Nie wiem, czy zauważyliście, przy filmach, kiedy chce się pokazać jakąś grozę w danym mieście, to zawsze albo to jest w nocy, albo jest deszcz, albo są ciemne chmury. I wtedy te ciemne chmury mają odzwierciedlić atmosferę tego miasta. Że to miasto jest takie ponure, takie ciemne, cały deszcz leje, jest ciężko, tam nie chciałbym mieszkać. Ale tak naprawdę Samaria, mimo tego, co tam się działo, wcale nie była inna niż nasze miasta i miejscowości, w których na co dzień żyjemy. Zobaczcie, wczoraj w Ustroniu deszcz padał, ciemne chmury takie niskie były. Dzisiaj już niektórzy mrużą oczy, bo słoneczko dotyka nas. Prawda? Czy to znaczy, że z powodu tego, że były chmury, a teraz jest słońce, to w tym mieście coś tam się zmieniło, że jest, to miasto ma mniej problemów, bo słońce wyszło? Nie. Wiecie, mało tego. Kiedy patrzymy na nasze miasta, to nie wiem, czy zauważyliście, ale ja na przykład nie widzę problemów za bardzo. Ja nieraz idę ulicą w Legnicy i się zastanawiam, czy to ja jedyny nie mam problemów. Ludzie biegną, rozmawiają przez telefony, śmieją się. Nie widzę żadnych sparaliżowanych, ułomnych, opętanych. Nie widzisz tych rzeczy, bo te rzeczy często są ukryte. Czy widzisz w mieście rozpadające się małżeństwa? Nie! Widzisz ludzi, którzy idą i nawet nie widzisz tego, jakie dramaty są w ich domach i w ich rodzinach. Więc pozornie mogło się wydawać, że to miasto
było takie jak inne. Ale tak naprawdę w tym mieście nie było takiej pełnej radości. Gdyby w tym mieście była radość, nie byłoby tego ostatniego wersetu i było wiele radości w owym mieście, bo ta radość powstała wskutek tego, że Ewangelia została tam wprowadzona. A więc zauważmy, oto my żyjemy w naszych miastach, miejscowościach. Czy widzimy gdzieś problemy? Nie. A ilu ludzi ma te problemy? Ja lubię statystyki. I nieraz otwieram sobie statystyki, żeby zobaczyć rzeczywistą sytuację, na przykład w pewnych obszarach życia. Na przykład, jak wygląda stan małżeństw w naszym kraju? Wiecie, że był taki rok, już nie pamiętam, czy 2008, czy 2009, gdzie w tym roku było więcej rozwodów niż zawartych związków małżeńskich. Rozumiecie? Powiecie, no jak może być więcej rozwodów niż zawartych związków? Tu nie chodzi o te same małżeństwa. Po prostu w tym roku więcej było podpisanych rozwodów niż zawartych związków małżeńskich. Czy widzimy to na co dzień na ulicach? Nie! A to wszystko liczy się w tysiącach, potężnych tysiącach. Za każdym rozwodem idzie ból, smutek, żal. Jeżeli mówimy 60 tysięcy rozwodów, to znaczy 120 tysięcy dorosłych osób i nie wiemy, ile jeszcze za tym tysięcy dzieci stoi, które są częścią tych rozpadów, które często najbardziej cierpią, bo one od zawsze miały tatusia i mamusię i dlaczego teraz nie mają ich mieć? Nie macie pojęcia, jaka jest to trauma dla dziecka. To dziecko niesamowicie doświadcza. A więc ile tak naprawdę smutku, bólu i żalu jest wokół nas? Ja pamiętam, kiedyś byłem w sądzie i przechodziłem korytarzem, gdzie były sale, gdzie rozwody były. I nagle otwiera się taka sala, skończyła się jakaś sprawa rozwodowa. Wychodzi mężczyzna, dosyć młody. Myślę, że to małżeństwo być może miało 10 lat. I teraz oni wychodzą, ta kobieta wychodzi z takim żalem, ten mężczyzna taki troszeczkę napawia, taki wystrojony. I ona idzie i mówi, jak mogłeś tak kłamać? Jak mogłeś w żywe oczy takie kłamstwa mówić? A wiecie, on z takim lekkim, cynicznym uśmiechem szedł i w ogóle jej nie odpowiadał. Jaki to był smutny widok tego człowieka z tym cynicznym uśmiechem i tej kobiety, która płakała wręcz z takim żalem. I pomyślałem sobie, przecież jeszcze niedawno, nie wiem, 5-10 lat temu, niedawno młodzi ludzie prawdopodobnie stali w jakimś kościele przed kapłanem czy pastorem. Ona w pięknej białej sukni, on w garniturze. Patrzyli w siebie i mówili, tak, kocham Cię, nie opuszczę Cię aż do śmierci. Będziemy służyć sobie nawzajem. A później było gorzko i się pocałowali. I była pierwszy taniec był. I wszyscy byli szczęśliwi. I rodzina mówi, jak oni pięknie wyglądają. Jak oni patrzą na siebie. Jak jest super. Tak, tak to wyglądało. Ale później coś się stało. Coś się stało. Na ogół nie jest to jednorazowe takie wydarzenie, że wiecie, w poniedziałek jeszcze jest wszystko dobrze, a we wtorek rozwód bierzecie. Gdzieś coś zaczęło się dziać. Może jakiś ukryty grzech. Może okazało się, że ktoś był niewierny. A może po prostu zauważyli, że nie mogą się dogadać. Że w wielu kwestiach mają różne zdania, ale jedno i drugie nie chce ustąpić ze swojego stanowiska. I gdzieś pomału odwracają się od siebie, odchodzą. I ta miłość, która płonęła, która była w rzeczywisty sposób, gdzieś zaczęła gasnąć coraz bardziej i bardziej, aż wreszcie przestała istnieć. Wreszcie było pytanie, jaki sens jest być razem, skoro tego nie można zmienić? Ile jest takich sytuacji? Ile jest takich ludzi? Myślisz, że jak idziesz ulicą, to ktoś widzi i wie, że jesteś uzależniony, że masz problem? Ale ty wiesz, przez co przechodziłeś. Ile dziś osób uwikłanych jest w problemy?
Wiecie, my skupiamy się często na uzależnieniu i myślimy o alkoholu, narkotykach. Wiecie, jaką tragedią jest być uzależnionym od komputera? Gdzie można wyniszczyć całkowicie swoje ciało? Wiecie, że młodzi ludzie do tego stopnia są uzależnieni od gier, że nawet nie chcą iść do łazienki i mają butelki koło siebie, do których sikają, robią ze względu na to, że nie mogą wyjść, nie mogą, po prostu tak ten komputer ich pilnuje. Mam przyjaciółkę, która jest wieloletnim psychiatrą i pracuje z osobami uzależnionymi od komputerów. Uzależnienia są różne. Możesz być uzależniony od pornografii. Wiesz, wtedy wszystko skracasz w swoim życiu do tego, żeby tylko mieć czas i oglądać to. I oglądać. Jest jakaś siła. Jak jesteś dzieckiem Bożym, postanawiasz, że już tego nie będziesz robił, bo Panu Bogu to się nie podoba. I mówisz, nie będę tego robił, ale wplątałeś się w coś i nie masz siły tego rzucić. I chociaż postanawiasz, ciągle do tego samego miejsca wracasz. Hazard. Wiecie, co to jest za piekło? Wiecie, że ludzie uzależnieni od hazardu mają te same objawy abstynencyjne, które mają alkoholicy? Zimne poce, drżenie rąk, brak zdolności koncentracji? Ile jest takich osób? Przechodzimy koło nich każdego dnia, ale nie widzimy tego, bo każdy tak normalnie wygląda. Ile jest tego bólu? W jakim miejscu każdy z nas dzisiaj się znajduje? Wiecie, powierzchownie wyglądamy wszyscy fajno. Mamy ubranka, kurteczki, uśmiechamy się, trochę pomądrujemy, żeby pokazać, że jesteśmy inteligentni, prawda? Jest fajnie, super wszystko wygląda. Ale rzeczywistość zna tylko Pan Bóg. Ile razy płaczesz, ile razy jest tobie ciężko, ile razy coś cię przerasta, ile razy zawodzisz, ile jest sytuacji, które są takie, że nawet kiedy jako dziecko Boże oddasz swoje życie Bogu, nigdy nikomu nie powiesz, w jakim miejscu się znalazłeś. I tu nie chodzi o to, że byłeś uzależniony, bo są sytuacje tak delikatne, tak ukryte, że ciężko o tym mówić. Ciężko jest powiedzieć. Pamiętam młodego człowieka, który mówił o tym, że w pewnym momencie tak się zagalopował, że miał romans ze swoją siostrą rodzoną. Czy ktoś to widział? Nikt. Nikt tego nie widział. A może jest tu jakaś osoba na sali, która potrafiła przez dziurki od klucza podglądać bliską osobę? Żeby coś więcej zobaczyć. O tym nigdy nikomu nie powiemy. Powiemy, że piliśmy, że nie wiadomo co, że ile to heroiny wlałem w żyły. Ale są takie obszary, takie, wiecie, takie subtelne, takie delikatne. One niszczą nasze życie. To one oddzielają nas od Boga. Potrzebujemy pomocy. Jeżeli mówię mrok, to wcale nie mówię o zewnętrznym. To jest taki mrok wewnętrzny. Właśnie, na zewnątrz może świecić słońce, ale kiedy zasłony zrobimy, nagle w tym pomieszczeniu taki mrok jest. Wszyscy na zewnątrz tego mroku nie widzą, ale wewnątrz on jest. I taki mrok może być wewnątrz twojej duszy. Jak rozwiązać problemy? Jak rozwiązać? Wiecie, dzisiaj mamy mnóstwo organizacji społecznych, psycholodzy, socjolodzy, którzy przeprowadzają badania różnych zjawisk społecznych i szuka się rozwiązań. A i tak wszystko jest tak, jak Biblia mówi. Świat coraz bardziej pogrąża się w złem. Coraz bardziej i bardziej. Jak odpowiedzieć na te wszystkie problemy? Jak odpowiedzieć na problemy Samarii? I widzimy odpowiedź w tym fragmencie. Czytamy, a Filip dotarł właśnie do takiego miasta. Miasto kojarzy nam się z budynkami, ulicami, przejeżdżającymi samochodami, przystankami. Pomyśl, miasto, mieszkańcy. Tak jak kościół, prawda? Wiemy, że kościół to nie jest budynek, ale kościołem są ludzie. Prawda? Kościołem są ludzie, ale my potocznie mówimy też kościół jako budynek. I kiedy mówimy miasto, to ja nie chcę tylko powiedzieć miasto z granicami, z samochodami, ulicami, mieszkańcami, samochodami, z tą całą strukturą, ale ludzie, którzy tam żyją. Ludzie to jest pewna masa.
człowiek. Człowiek, który tam żyje. Ja zawsze lubię mówić, że Pan Jezus nie umarł na krzyżu za wszystkich. Pan Jezus na krzyżu umarł za każdego. Ktoś mi kiedyś powiedział, to jest gra słów, dlatego że to jest to samo. Nie do końca. Za wszystkich to jest taki tłum ludzi, nieokreślonych, bezimiennych, taki tłum. Ale za każdego to jest osobiście za Marka Tomczyńskiego. Poprzednią sesję kończyłem modlitwą i kiedy modliłem się w pewnym momencie, odniosłem się do tego, co stało się na krzyżu i podziękowałem Panu Jezusowi, że On umarł za mnie, oczyścił swoją świętą krwią moje życie. Rozumiecie? Ja nie mówiłem, dziękuję Ci, że umarłeś za wszystkich, za mnie. Tak bardzo osobiście. Nie wiem, czy wiesz, ale Pan Jezus, kiedy umierał na krzyżu, On patrzył prosto mi w oczy. Bardzo osobiście za mnie umarł. I tak powinieneś zobaczyć Jego śmierć. Że On tak naprawdę nie umarł za grupę, ale umarł za Ciebie. Za Ciebie. Bardzo osobiście umierał za Ciebie. A więc Samaria to nie jest mnóstwo ludzi chodzących po ulicach, ale jest to człowiek. Człowiek, który znajduje się w dramatycznym problemie. Były takie 3-4 główne problemy tego miasta. Ludzie opętani, sparaliżowani i ułomni. Trzy, przepraszam. Opętani, sparaliżowani i ułomni. Pozwólcie, że chciałbym parę słów powiedzieć na temat tych ludzi. Czytamy w Bożym Słowie, albowiem duchy nie wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowione. Nie wiem, czy zauważacie, że ten wiersz ma dwa liczebniki wiele. Jeszcze raz. Duchy nie wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. Pytanie, ile to jest wiele? Posłuchajcie, jeżeli na tej sali, nie wiem ile w tej chwili jest osób, 100 osób może być, myślę, że tak. Więcej. Okej. Weźmy liczbę 100. Czy kiedy powiem, że z tych 100 ludzi dwóch ma określony problem, czy mogę powiedzieć, wielu ludzi tu w tej gromadzie ma problem? Nie. Bo dwa z liczby 100 to nie jest wiele. Wiele musi przekroczyć przynajmniej połowę. Jeżeli mówimy, 70 osób ze 100 ma poważny problem. Wow, wielu ludzi ma problem w tej grupie. Dwóch to nie jest wiele. To są pojedyncze osoby. 60 to jest wielu. Więc to słowo, którym Paweł się posługuje, autor Dziejów Apostolskich, i wielu sparaliżowanych, wielu ułomnych, to jest potężna liczba. Wydawałoby się, że wchodzisz do miasta i widzisz jeden wielki paraliż, opętanie, ułomność. Ale wcale tak nie było. Bo jeżeli byś dobrze wejrzał w rzeczywistość miasta, w którym mieszkasz, byś zobaczył również wielu ludzi w podobnej sytuacji. Chciałbym, żebyśmy teraz zobaczyli, albo inaczej, chciałbym pokazać pewne definicje i zrozumienie, jakie znaczenie mają te słowa, które zostały wypowiedziane. I wielu. Czytamy o duchach nieczystych. Pamiętam, w czasie jednej z ewangelizacji pewnego człowieka, ja nawet nie wiem, czy to nie było tutaj na dniach skupienia. Kiedy zrobiłem wezwanie, aby przyjąć Jezusa Chrystusa, ta osoba wyszła z wieloma innymi osobami, Wczoraj mogę powiedzieć, że wielu z was wyszło do przodu. Zgadzacie się? Wielu, prawda? Dlatego, że mało osób pozostało w ławkach, czyli wielu osób. Ona wyszła z wieloma osobami
I kiedy podszedłem do tej osoby i spytałem się, jaki jest główny problem, z którym nie może sobie poradzić, to ta osoba powiedziała tak: ja nie rozumiem pewnego swojego zachowania. Ja ostatnio któryś raz z kolei wyzwałem moją żonę i to w zasadzie za głupstwo. Tak mi jest wstyd z tego powodu, ale najgorsze jest to, że ja nie potrafię zrozumieć, dlaczego ja tak się zachowuję. Ja wcale nie chciałem być taki. I mówi tak, tak jakby coś we mnie wlazło. Oczywiście jako terapeuta od razu przychodzi na myśl taka rzecz. O, następny, który zaczyna zrzucać winy, że coś w niego wlazło i nie bierze na siebie odpowiedzialności za swoje postępowanie. Wiecie, nieraz możemy sobie jako ucieczkę od odpowiedzialności powiedzieć: diabeł mnie zmusił do jakiejś rzeczy, ale bardzo często jest tak, że on faktycznie zmusza. Że on doprowadza, że robisz coś, co żałujesz, bo wcale nie chciałeś tego zrobić. Jesteś zrozpaczony na przykład wybuchem furii, gniewu w sytuacji, która wcale nie powinna wywołać takiej furii, gniewu. Ja pamiętam tego młodego człowieka, któremu głosiłem Ewangelię. Rozmawialiśmy najpierw o wszystkim. Młody, wykształcony, bardzo ułożony człowiek. O, zaczęliśmy sobie rozmawiać o całym świecie, o naszym kraju. Jako, że jestem pastorem, więc zaczęliśmy rozmawiać o różnych religiach. Wiecie, wszystko było fajno, dopóki nie powiedziałem, ale wiesz co? Musisz wiedzieć, że ty sam, mimo że masz wiedzę o religiach, potrzebujesz zbawienia. A to zbawienie może dać ci tylko Jezus Chrystus. I kiedy powiedziałem Jezus Chrystus, ten facet tak wybuchł gniewem, że to było kompletnie nienaturalne w stosunku do sytuacji i rzeczy. Wiecie, on zaczął wręcz na mnie krzyczeć: daj mi spokój, ty nie będziesz mnie tutaj zmuszał do niczego. Nic takiego nie robiłem. Wiecie, rozmawialiśmy o świadkach Jehowy, o buddystach, muzułmanach, o wielu rzeczach, a tylko powiedziałem, że on powinien swoje serce otworzyć dla Jezusa, wybuchł gniewem. Skończyliśmy rozmowę. Kiedy zacząłem myśleć o tej sytuacji, widziałem, że ktoś za tym stoi. Bo ten chłopak był za inteligentny, żeby sam z siebie w taki sposób zareagować. Wiecie, co zacząłem robić? Zacząłem modlić się o niego, ale taką modlitwą: Panie, proszę, aby wszystkie moce ciemności, które uderzają w tego młodego człowieka, niech teraz będą od niego usunięte, a Twoja święta krew niech otacza go, tak, żeby diabeł nie miał do niego przystępu. Spotkałem się z tym chłopakiem po jakimś czasie. Rozmawiamy o wszystkim jak zawsze. I mówię, ciekawe jak on zareaguje. I znów zacząłem mu mówić o Jezusie Chrystusie. A on zaczął spokojnie ze mną rozmawiać. I wtedy mówię tak: posłuchaj, ostatnio się kiedy widzieliśmy, to kiedy zacząłem ci tak mówić, wybuchłeś gniewem. Co się stało? On poczuł się bardzo zakłopotany. Mówi: Marek, nie masz pojęcia, jak ja się w ogóle głupio później, nawet teraz czuję. Ja nie wiem dlaczego. Wiesz co, nie wiem, coś wlazło we mnie. Nagle jakaś złość mnie opanowała. On nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć swojego zachowania. Ja mówię: zobacz, ale teraz tak nie zareagowałeś. On mówi: wiesz co, sam się dziwię. Ale ja się nie dziwiłem. Wiecie, dlaczego się nie dziwiłem? Bo między tamtą rozmową a tą płynęła modlitwa o to, aby ten człowiek był pod ochroną świętej krwi Jezusa. Kiedy mu powiedziałem, czy chciałbyś Pana Jezusa teraz przyjąć do swojego serca? On mi odpowiedział: nie, wiesz co, ja jeszcze jestem młody, jeszcze mam czas, jeszcze troszeczkę pożyję. Okej. I Pan Jezus szanuje twoją decyzję i ja szanuję twoją decyzję. On nie oddał życia Jezusowi. Bo oddanie życia Jezusowi to nie jest sprawa modlitwy kogoś, ale to jest sprawa mojej decyzji. Możesz się o mnie modlić, ale nie możesz mi wcisnąć Pana Jezusa do serca. Modlitwą nie ubeznawłasnowolnisz mnie. Dalej decyzja należy do mnie. Ale kiedy się modlimy, to wtedy oczyszczamy duchową rzeczywistość wokół tego człowieka.
Wiecie, kiedy modliłem się z tym człowiekiem na dniach skupienia, kilka lat później on znów się pojawił na dniach skupienia. Wiecie, co powiedział? Wtedy, kiedy przyprowadziłeś mnie w modlitwie do Jezusa Chrystusa, ja tego dnia stałem się chrześcijaninem i ja już nigdy w taki sposób się nie zachowywałem wobec mojej żony. Wiecie, moce ciemności, diabeł, to nie jest tylko takie opętanie, że ślinisz się, plujesz i tarzasz po ziemi. To są takie subtelne jego działania. Wiecie, Pan Jezus jest pasterzem. Kiedyś byłem tu w Wiśle i widziałem, to się nazywa Rydel 500 owiec? Hej, górale. Nie ma górali. Okej, okay. Przepraszam. Ale to w Wiśle było. W każdym razie pasterz i 500 owiec. Tak z żoną byliśmy, staliśmy z daleka i zobaczyliśmy niesamowitą rzecz. Ten pasterz nie szedł z kijem i tych owiec nie zaganiał, ale on szedł z przodu. On szedł z przodu i chyba nawet coś tam sobie podśpiewywał, a te owce szły za nim, a dookoła kilka psów było, które pilnowały, żeby te owce nie rozchodziły się. Ale wiecie, co było pięknym widokiem? Że ten pasterz idzie na początku, z przodu. Dokładnie to, co Ewangelia mówi. Pan Jezus mówi, owce moje, głosu mojego słuchają i idą przede mną? Nie, idą za mną. Ale kiedyś na północy Polski jechałem i widziałem, jak pasterz przegania owce przez ulicę. On nie szedł przed nimi. On szedł za nimi, kij lał te owce, a one mu ciągle się rozbiegiwały we wszystkie strony. I tak pomyślałem sobie, ot jaka różnica między pasterzami. I wiecie, Pan Jezus chce cię prowadzić i na tyle pójdziesz do przodu, na ile pójdziesz za nim. On nie będzie ciebie pchał. Pchać cię będzie diabeł. On będzie działał wbrew twojej woli. On sobie znajdzie takie pułapki dla twojego życia, żebyś im uległ. Wiecie, jakie to są najlepsze pułapki? Najlepsze pułapki to są te, które na początku wydają się, że są ok. Na przykład alkoholizm. Wiecie, jak byłem dzieciakiem, wypiłem, mówiłem już o tym. Lepiej się czułem, czułem się wesoły, czułem, że mam taką zdolność nawiązywania kontaktu, byłem nieśmiałym chłopakiem, a już wiecie, dziewczyny mi zaczynały się podobać. Chciałbym pogadać z dziewczyną, ale byłem zakłopotany, nie potrafiłem. Ale jak sobie trzy piwka wypiłem, to już potrafiłem rozmawiać. Jak to kiedyś taki starszy brat mówił, jak lekarstwo, prawda? Pomagało, ale później z tego dobrego stało się to przekleństwem. Stało się przekleństwem, które doprowadziło do ruiny moje życie. I tak działa diabeł. Pamiętacie pierwszy cud w Kanie Galilejskiej? Wiem, nie czytałeś Biblii, ale wiesz, że Pan Jezus wodę w wino zamienił. To jest ciekawe. Ludzie, którzy nie czytają Biblii, wiedzą o tym wydarzeniu. Pan Jezus z wody uczynił wino, ale pamiętacie, co było dalej? Kiedy zaniósł gospodarzowi te wino do skosztowania, kiedy on skosztował, powiedział tak. Każdy najpierw podaje dobre wino, a gdy sobie podpiją, gorsze. Ty natomiast najlepsze zostawiłeś na koniec. I tu mamy dwie rzeczy. Każdy. To jest metoda ciała, diabła. Diabeł najpierw ci coś poda, co wydaje ci się z początku bardzo dobre, ale gdy w to wejdziesz, stanie się to przekleństwem twojego życia. Ale kiedy wejdziesz w obecność Boga, Pan Bóg ci da dobre, a później to będzie jeszcze lepsze. Rozumiecie? Ja po 35 latach chodzenia za Panem nigdy bym nie zamienił tego, co mam dziś, na to, co miałem 30 na przykład 3 lata temu, czyli 2 lata po nawróceniu. Dziś mam daleko więcej. Dziś mam o wiele więcej Bożego błogosławieństwa niż miałem na początku. To jest działanie Pana Boga. Nie macie pojęcia, jak wiele osób dziś jest pod wpływem działania mocy ciemności, nawet o tym nie wiedząc. Bo diabeł nie przychodzi z widełkami jako jakaś maszkara, która cię w nocy przestraszy. On przychodzi w bardzo subtelny sposób, ale ma jeden tylko cel. Zniszczyć twoje życie.
Dlaczego chce zniszczyć twoje życie? Dlatego, że ty jesteś obrazem i podobieństwem Bożym. A on w ten sposób walczy z Bogiem. I niszczy to, co należy do Niego. Zobaczcie, co się dzieje. Duchy nieczyste wychodzą z wielkim krzykiem. Kolejna grupa to sparaliżowani. Wiem, że kiedy czyta się sparaliżowany został uzdrowiony, to od razu widzisz człowieka, który ma sztywne ręce albo nogi, jest na wózku inwalidzkim, bo tak rozumiemy słowo sparaliżowany. Ale nie wiem, czy wiecie, że słowo sparaliżować ma więcej znaczeń, które też używamy w codziennym naszym życiu. Posłużę się definicją. Są dwie takie definicje. Pierwsza definicja słowa sparaliżować brzmi tak. Dotknąć paraliżem, przenośnie porazić, obezwładnić, unieruchomić. Mieć sparaliżowaną rękę. Druga definicja. Pozbawić możliwości działania. Uniemożliwić funkcjonowanie czegoś, udaremnić, unieruchomić coś. Czy przez uzależnienie nie staliśmy się sparaliżowani? Czy uzależnienie nie czyni cię sparaliżowanym człowiekiem? Tak, moje życie było sparaliżowane, moje małżeństwo było sparaliżowane. I mogę użyć tych słów sparaliżowane. One nie funkcjonowały normalnie. Byłem kompletnie sparaliżowany. Jak wiele dziś sparaliżowanych osób jest. Mało tego, ty możesz być sam sparaliżowany, ale ile dzisiaj jest małżeństw sparaliżowanych? Ile jest rodzin sparaliżowanych? Ile naszych dzieci jest sparaliżowanych, bo wlazły w coś, z tego nie są w stanie wyjść, a my nie jesteśmy w stanie ich wyciągnąć. My mamy dla nich dobre rady, ale nie mamy mocy, aby ich wyciągnąć. One są w głębokim paraliżu życia. Możesz być sparaliżowany fizycznie, ale możesz być sparaliżowany emocjonalnie. Tym paraliżem może być lęk i strach, który towarzyszy w twoim życiu. On też paraliżuje pewną zdolność podejmowania decyzji. Tak, chcę być wolnym człowiekiem, normalnie żyć, ale alkoholizm paraliżuje moje życie i ciągle jestem obezwładniony. Mam tyle pomysłów. Wiecie, człowiek sparaliżowany może usiąść z tobą i mówić o tym, jak należy biegać. Tak, jako sparaliżowany człowiek możesz mieć wiele wspaniałych rad dla innych, ale tak naprawdę nie jesteś w stanie stanąć sam na własne nogi. Jak wielu było sparaliżowanych? Czy koniecznie to musiało być coś fizycznego, takiego, co my do tej pory uważaliśmy jako paraliż? I jeszcze trzecia grupa ludzi. Czytamy, ułomni. Są dwa znaczenia słowa ułomny. Pierwszy to ten, który wydaje nam się taki oczywisty. Mający wady budowy, będący kaleką. Też nazywa się takich ludzi ułomnymi. Są ułomni, ale to ma ten obszar fizyczny. Posłuchajcie, jakie jest drugie znaczenie słowa ułomni. O człowieku i jego naturze. Popełniający błędy, skłonny do słabostek o działaniach ludzkich, pełen błędów, niedoskonały. To jest znaczenie słowa ułomny. Pytam się, czy jest tu ktoś, kto nie jest ułomny? Ja nawet wśród chrześcijan widzę, jak oni zaczynają mówić, o wiesz, bo ja nie jestem doskonały. Myślę sobie, następny ułomny. Według definicji. Nikogo nie obrażam, to nie ja sobie wymyślam. Mówię tutaj o definicji, o znaczeniu słowa ułomny. O, wiesz, każdy ma jakieś słabostki. O, następny ułomny, którego słabostki pożerają. Wiecie, do tego stopnia jako chrześcijanie poddaliśmy się w takiej ułomności, że nawet zaczynamy mówić, nie patrz na ludzi. To jest smutne, jeżeli w kościele mówi się, nie patrz na ludzi. To na kogo mam patrzeć? Ktoś mi kiedyś powiedział, no jak to na kogo? Na Pana Jezusa. No tak, tylko że Pan Jezus jest w niebie, a tu jest w duchu, więc ja Go nie widzę. Czy Pan Jezus ma teraz ciało na ziemi? Pewnie, że ma. Jego ciałem jest Kościół. Słowo Boże mówi, mogę wam przeczytać, że my jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa.
A więc jest ciało. I widzę ciało Jezusa. Tu jest ciało Jezusa, jeżeli są tu nowonarodzone dzieci Boże. I niech nikt mi nie mówi, że ja nie mam patrzeć na Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł nie mówił, nie patrz na mnie, ale mówił, patrzcie na mnie i naśladujcie mnie tak, jak ja naśladuję Chrystusa. Chyba, że z góry wiesz, że ty naśladować Chrystusa nie naśladujesz, dlatego mówisz, nie patrz na mnie. Jakże wiele jest takiej ułomności. Czy to znaczy, że musimy być zawsze ułomni? Nie! Ta historia pokazuje, że Bóg uwalnia człowieka od jego ułomności. To jest fantastyczne. Wiecie, że chrześcijanin wcale nie musi grzeszyć? Szukałem w Biblii miejsca, które mnie by potwierdziło moje dotychczasowe przekonanie, które dziś uważam za herezję, że chrześcijanin zawsze grzeszy, że każdy grzeszy, że chrześcijanin też grzeszy. Szukałem miejsca w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie, gdzie Pan Bóg mówi, tak, jesteś niedoskonały, zawsze będziesz grzeszył. Raczej obijałem się o słowa, które mówiły, nie grzeszcie, bądźcie doskonali, bądźcie świętymi. Prawda? A więc nie ma przystępu od Boga, żebyśmy grzeszyli. Nie mamy żadnego przystępu do Boga, abyśmy grzeszyli. Natomiast, jeżeli zgrzeszymy, to Bóg daje nam wyjście. To, że Bóg daje nam wyjście, wcale nie znaczy, że daje nam przystęp. Dokładnie. To, że Bóg daje nam wyjście z grzechu, wcale nie daje nam pozwolenia, abyśmy grzeszyli. A my często myślimy, że skoro Pan Bóg uwalnia nas od grzechu, to znaczy, że możemy grzeszyć. Nie, nie ma przystępu. Możemy i On wyposaża nas tak, żebyśmy tak żyli. Ale jeżeli ktoś zgrzeszy, czytamy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest przebłaganiem za grzechy nasze. Wyznawajcie tedy grzechy. A Bóg w miłości swojej nam je oczyści. Bo wierny jest Bóg i sprawiedliwy. Ale wcale nie daje nam przystępu, abyśmy grzeszyli. Nie mówi, wiecie co? Jesteście tacy sparaliżowani, ułomni. No trudno. Bądźcie tacy, ale zawsze możecie do mnie przyjść. Nie. On nie daje nam przyzwolenia do pewnych postaw. Ale kiedy my przekroczymy pewne rzeczy, daje nam ratunek. Czy Pan Jezus, kiedy zapraszał Piotra, żeby przyszedł do niego po wodzie, powiedział, wszystko jest w porządku, kiedy będziesz tonął? Nie. Pan Jezus nie miał dla niego zachęty do tego, żeby się tonął. Tylko jak Piotr zaczął tonąć, to Pan Jezus go wyratował. To, że go wyratował, to wcale nie znaczy, że możemy sobie pozwolić, żeby tonąć. A więc możesz być mężem Bożym. To jest fantastyczne, bo co rozumiemy pod słowem mąż Boży? Ciekawe jest, mąż Boży, a nie ma żony Bożej. Dlaczego? Bo kobiety też mogą być mężami Bożymi. Nie wiem, czy zauważyliście, że w Biblii jest napisane, że jesteśmy usynowionymi dziećmi Bożymi. A co z kobietami? Nie ma napisane ucórkowione. Wiecie dlaczego? Bo kobiety też są usynowione. Dziedzicie. Och. Tylko zazdrościć. Zobaczcie, co się dzieje. Pan Jezus dokonuje zmiany. Ludzie zostają uwolnieni, uzdrowieni, wyzwoleni swojej niemocy. Co jest owocem tego, co się stało z ich życiem? Ostatni werset. I było wiele radości w owym mieście. Ta radość wypłynęła z wolności, którą oni doświadczyli. Jestem wolny. Wolny od grzechów, gdyż krew Jezusa oczyściła moje grzechy. Wolny od nałogu, gdyż moc Jego ran i sińców uwolniła mnie od nałogu. Jestem przez to szczęśliwy i radosny.
Moc Królestwa Bożego gości w moich sercach, bo Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój. Właśnie, pamiętajcie, nie radość. Radość w Duchu Świętym. Musicie zawsze dodać w Duchu Świętym, bo radość to można mieć tak w ogóle. Tak, taką wesołość. Prawda? Na przykład, zaraz podejdę do ciebie i dam ci 100. Jeszcze nie dałem, a już radość widzę. Prawda? Nie o tej radości mówi Słowo Boże. To nie ta radość jest cechą Królestwa. Pokój i radość w Duchu Świętym są niezależne od okoliczności, w których się znajdujemy. Niezależne. Czyli jest ci dobrze i masz tę radość. I są sytuacje bardzo trudne i tę radość dalej w sercu masz. Wiem, że to brzmi abstrakcyjnie. Pamiętacie tę piosenkę? Choćby figi nie zakwitły i urodzaj winnic mi z nich, oliwy owoc chybiłby, rola dała marny plon. Choćby wszystkie owce wybił ktoś i w oborach brakłoby krów, jednak w Panu radość będę miał, jednak w Panu radość będę miał. Rozraduję się w Bogu zbawienia mego, moją siłą jest Bóg. Wiecie co? Wy klaszczecie przy takiej piosence? Się uśmiechacie? Posłuchajcie, dobrze, że jest wyświetlona. Posłuchajcie. Nie wiem, czy wy wiecie, ale ta piosenka mówi o człowieku, który zbankrutował i stracił wszystko. To jest powód do płaczu, a nie do śmiechu. Żeby popiołem się sypać, a nie w ręce klaskać. Czytajmy treść. Choćby figi nie zakwitły, urodzaj winnic by znikł. Oliwy owoc chybiłby, rola dała marny plon. Choćby wszystkie owce wybił ktoś, a w oborach brakłoby krów. Zobaczcie, to jest ruina. Wyobraź sobie, masz gospodarstwo, masz pole, masz figowce, wszystko pięknie funkcjonuje i pewnego dnia rano wstajesz i wszystko jest zniszczone. Jak zaczynasz się śmiać, to znaczy, że już ci żyłka pękła w głowie. To jest powód, żeby sobie włosy wyrywać. Nie wiem, czy ktoś kiedyś nagle w jednej chwili całkowicie zbankrutował, ruina. Są to osoby, które na ogół w tym momencie popełniają samobójstwa, bo nie mogą znieść, że dorobek ich życia, a często dorobek wielu pokoleń w jednej chwili został zniszczony. A my tu mówimy, jednak w Panu radość będę miał. Zobaczcie, nie będę miał radość. W Panu będę miał radość. To jest radość w Duchu Świętym. To jest coś, co jest ponadnaturalnego, jest w naszym sercu, bez względu na sytuację, w której się znajdujemy. Tak samo pokój. Ten pokój to nie jest, wiecie, taki relaks, bo przyjechaliśmy sobie na dni skupienia. Dobrze, a to ja, nie przypominaj mi mojego domu i tego wszystkiego, a chcę teraz tutaj być. Najlepiej, gdybym tu już w ogóle został i ciągle byśmy byli, bo mam taki pokój. Tak, taki pokój za chwilę jakimiś problemami zostanie zniszczony i nagle nie masz pokoju. Ale ten, który daje Pan Bóg, to jest pokój, który przerasta ludzki rozum, nasz rozum. To jest pokój ponadnaturalny. To jest pokój niezależny od sytuacji. Pan Jezus pokazuje nam pewne wydarzenie, gdzie pokazuje nam ten pokój. Wiecie, kiedy jest ten moment? Kiedy Pan Jezus płynie z uczniami z jednego brzegu na drugi brzeg. Tam wszyscy, kiedy wchodzili do łodzi z Panem Jezusem, łącznie z Panem Jezusem, mieli radość i pokój. Panie, płyniemy na drugi brzeg. O tak, chłopaki, wsiadajcie. Apostołowie wsiadają. I coś śpiewałem, ach, jak przyjemnie. Albo jakąś tam inną piosenkę, prawda? I płyną na drugi brzeg. Radość, Pan jest z nami. Taki pokój, błogość. O, jak dobrze, Pan Bóg jest z nami. Tak płyniemy, tak jest dobrze. Słonko świeci. Ale czytamy dalej. I nagle, ja dzisiaj wieczorem o tym też będę mówił. I nagle zerwała się burza tak, że fale wdzierały się do łodzi, a łódź się zaczęła zatapiać. Pamiętacie, co się dzieje w tych, którzy z takim pokojem i radością wypłynęli? Przerażenie.
Nagle pokoju nie ma. Nagle radość przestała być w ich sercach. Nagle patrzą na Pana Jezusa. Może go szarpią i mówią: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? Czy jego nie obchodziło? On miał w sercu pokój i radość w Duchu Świętym i żadna burza nie była w stanie tego pokoju i radości w Panu Jezusie zniszczyć. Dlatego wstał i dokonał ponadnaturalnej rzeczy. I kiedy dokonał tej ponadnaturalnej rzeczy, pamiętacie, co zrobił względem uczniów? Zgromił ich niewiarę. Jakże ważną jest część modlitwy pańskiej, czyli Ojcze nasz. Przyjdź królestwo Twoje. Nie gdzieś tam, do mojego serca. Bo Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym.